W gruncie rzeczy to jest takie osobiste pytanie, bo zawiera się w genogramie. Z jednej strony w genogramie mam dużo lekarzy w rodzinie, z drugiej strony bardziej mnie humanistyka niż przyrodoznawstwo interesowało, w związku z tym poszedłem na medycynę, bo genogram kazał, a poszedłem na psychiatrię, bo mnie ciekawiła. A jak już byłem psychiatrą, to zobaczyłem, że właściwie kontakt z drugą osobą to jest coś ważniejszego niż poprzez biochemię. No i tak się stało. To było dawno, dawno temu i tego się trzymam. Zaczęło się to w latach 70. ubiegłego wieku. Ja myślę, że kultura z psychoterapią tak się sprzęga, przenika, że właściwie trudno mówić o jednym bez drugiego. I w tym sensie, gdy patrzę na lata 70., to pamiętam, jak Kazio Jankowski mówił o tym, jak psychiatria jest wredna i niestety miał trochę racji. No i to było rzeczywiście, antypsychiatria była częścią kontrkultury. Dużo dobrego zrobiła, ale trudno było zostać na antypsychiatrii, będąc psychiatrą, a raczej trzeba było reformować psychiatrię. A dzisiaj można powiedzieć, że związek między na przykład ponowoczesnością, a tym, co się dzieje w gabinecie, też jest wyraźny. To znaczy więcej jest wątpliwości, więcej jest sceptycyzmu, ale też więcej otwartości na innego. I ja to uważam za wartość psychoterapii. Jak dobrze pójdzie, to co jest wartością psychoterapii, będzie oddziaływać na to, co może być wartością w kulturze. Specjalnie optymistą tu nie jestem, ale chciałoby się, żeby taki klimat otwartości, wrażliwości na drugiego, wrażliwości na inność, że to, co właśnie jest w gabinecie psychoterapeutycznym tak cenne, żeby też było bardziej obecne w kulturze. No nie jest na razie. Jak wolno było mieć poglądy w PRL-u, to dlaczego w III Rzeczpospolitej by nie wolno było mieć poglądów? Jest inna sprawa, czy psychiatrą, psychoterapeutą wolno diagnozować bez badania. To oczywiście nie wolno i ta tak zwana zasada Goldwatera powinna nas obowiązywać, ale jednocześnie ja wierzę, że głos psychoterapeuty, taki głos obywatelski może być cenny, dlatego że psychoterapeuta wie o różnych, jakby to nazwać, mechanizmach psychologicznych, społecznych, które to mechanizmy rządzą naszymi wyborami. Jeżeli chcielibyśmy, żebyśmy byli społeczeństwem obywateli świadomych, to psychoterapeuta może w tym pomagać, na przykład opisując te zjawiska, świadome, nieświadome, indywidualne oraz społeczne, które uchodzą uwadze tak zwanego przeciętnego obywatela. W tym sensie wierzę, że głos terapeuty może być cenny. Myślę, że właśnie taka powściągliwość psychoterapeutów jest czymś nie tylko niekoniecznym, ale wadliwym. No bo to jest tak, jak pani pyta, czy psychoterapeuta jest obywatelem. No, jak długo jest obywatelem, tak długo ma prawo się wypowiadać. Co prawda są takie głosy, na przykład, żeby aktorzy zajęli się graniem na deskach teatru, żeby sportowcy tylko biegali, skakali, a psychoterapeuci tylko w gabinecie rozmawiali. Ale to mi się wydaje w takim terapeutycznym kontekście nonsensem. To jest tak, jakby się miał terapeuta wycofać z życia obywatelskiego. Nie, nie po to jest demokracja, żeby siedzieć w czterech ścianach gabinetu. To jest smutna i skomplikowana sprawa. Myślę, że z jednej strony to jest znak takiej indywidualnej, może społecznej niedojrzałości związanej z tym, że jak ktoś jest niepewny siebie, jak ktoś ma, przepraszam za żargon, słabe ego, to wtedy będzie nadrabiał to albo agresją, albo lękiem reagował i w ten sposób politycznie to może być używane, a w gruncie rzeczy nadużywane do tego, żeby się od innego odwracać. To jest dla mnie taka wielka strata, bo można być dbałym o tożsamość lokalną, indywidualną, społeczną, ale otwartym na innego, po to, żeby się wzbogacać wewnętrznie. To są takie, powiedziałbym, dwie charakterystyczne postawy wobec innego. Albo się go
boimy i uciekamy, albo mamy do niego agresję, atakujemy, w zależności od tego, czy czujemy, że jesteśmy silniejsi czy słabsi. To są te dwie, powiedziałbym, regresywne postawy. A postawa, w którą wierzę, że przydałaby się nam, bo byłaby to postawa wzbogacająca, to jest otwartość. I to nie oznacza, żebyśmy mieli rezygnować z własnej tożsamości, żebyśmy mieli rezygnować z lokalnej tożsamości, z wiary w polskość, ale to oznacza, że nie ma sensu takie przekonanie, że jesteśmy albo okropnie fatalni, albo fantastyczni. Tylko, że jesteśmy rozmaici i ta rozmaitość może być wzbogacona przez inną osobę, przez innych, jeżeli traktować innych uważnie. To jest sprawa oczywiście złożona, bo dbanie o tożsamość to też jest sztuka. Ale reakcja taka, którą obserwujemy, gdzie ktoś dlatego, że ma inny kolor skóry, albo inną orientację seksualną, albo nawet inną płeć, jest przez to poniżany, unieważniany, no to jest coś właściwie, powiedziałbym, społecznie kompromitującego nas. No wstyd. Może być jego mniej w przyszłości. Byłoby dziwaczne, jakbym powiedział, że z wszystkim sobie świetnie radzę. To, rozumiem, że to pytanie jest podchwytliwe. A serio mówiąc, no to pytanie jest, jak z bezradności przejść do świadomości, jaka jest granica mojej możliwości. I to jest w gruncie rzeczy umiejętność odróżniania zmienialnego od niezmienialnego. Jeżeli będę potrafił wytyczyć sobie te granice, albo w rozmowie z pacjentem to się okaże, to jest wtedy szansa, że nie muszę być bezradny czy zaradny, tylko że możemy razem wspólnie z pacjentem szukać jakiejś takiej drogi, która jest wspólnie możliwa. No i niewykluczone, że to no, w gruncie rzeczy na tym jakiś proces terapeutyczny polega, że te granice, co możliwe, a co niemożliwe, właściwie stale powinny nam jakoś przyświecać, towarzyszyć, powinniśmy widzieć te granice, żeby się nie wpakować w coś niemożliwego. Kiedy ja się czuję bezradny, no bo wtedy bym się czuł też zirytowany. Jakbym się zirytował, to może bym się irytował na pacjenta. Jakbym się irytował na pacjenta, no to będę jeszcze bardziej bezradny i tak dalej. I tutaj się kłania przyczynowość kolista, którą terapeuci rodzinni uważają za coś kluczowego.